Mało tego, mówi się, że Polacy to są cholerne homofoby. My nie lubimy nikogo. Gejów, lesbijek, czarnych, żółtych, popielatych, nie? A muszę wam powiedzieć, że taki na przykład król Sobieski, on prowadził szeroko zakrojony dialog z kulturami na przykład wschodu. Nazywało się to wpierdol, ale w sumie dostali wszyscy, tak? Jakby nie patrzeć. Po drugie, muszę wspomnieć wam o moich wakacjach, na przykład Amsterdam. Powiem, że Amsterdam się kojarzy z miastem grzechu, czyli tak, narkotyki, dziwki, grzybki, alkohol, ale to nie tak, to jest przereklamowane. Wróciłem stamtąd bardziej święty niż pościel biskupa, tak, żeby było gorzej. Poszedłem na słynną ulicę, gdzie są te szyby, okienka, prawda? I tam sobie stoją panienki, one sobie tańczą, tego nie. Oglądasz, podoba się jak w sklepie z chlebem, prawda? Płacisz, prawda? Bierzesz, wychodzisz, jest. I w tym momencie szukałem 40 minut, a nie mogłem tej ulicy znaleźć. Spotkałem też policję, oczywiście na rowerach, bo to jest Amsterdam. I need help. Tell me please. Where is this street? Because I need found ladies in windows because I wanna watch at these ladies and maybe buy something sex exactly for me. Gliniarz tak się na mnie przygląda, bo patrzę, raczej to był gliniarz. Miał broń, był uzbrojony w mundurze, na rowerze. No gliniarz jak sto chujin, okej. Second bridge, please go, and it will be this place. Czyli tak, drugi most, idź, prawda, to będzie ten most, tam znajdziesz. I tak, widzę tę okropną ulicę, kilometr bieżący, dobra, w jednym kawałku, prawda, okienka. Oczywiście widzę panienkę, przegina się, ma totalnie wszystko gdzieś, mnie zupełnie, no więc zdjąłem kapelusza, wziąłem pierdolny mukłon. Patrzę na tę panienkę po drugiej stronie szyby, ona mi się tak przygląda. No i też tak pierdolnęła ukłon, ale to w sumie najmniej dziwne w Amsterdamie z jej zachowania, tak? Po trzecie, no nie to, że skorzystałem, tak? Po czym idę dalej, sklepy z grzybami. I tam takie wyjaśnienie na szybie. Jeżeli chcesz odlecieć, weź grzyby te, takie trzy gwiazdki przy danym produkcie oznaczenie. Jeżeli chcesz uwierzyć, że jesteś Bogiem, weź tamte kolejne, takie pięć gwiazdek, takie oznaczenie. Okej, nie chciałem niczego z podobnych rzeczy poczuć. Teraz dalej. Dostałem miejsce w hotelu. Zalogowałem się w hotelu po włosku, tylko dlatego, że zobaczyłem młodego człowieka, etykietka Alessandro. Okej. Okay. I jeszcze powiedziałem mu po włosku, mniej więcej tłumacząc, mamy zarejestrowane tutaj, zaplanowane jedno łóżko dokładnie dla mnie, więc proszę przyjmijcie moją osobę. Alessandro dice va bene. Okej. Okay. No więc mam cały pokój dla sześciu osób, ale dla siebie. Pierwsza noc była dość ciekawa. Próbowałem zasnąć. Ale przez ścianę, która jest zazwyczaj cienka z regipsu, słyszę takie jakby a! I sobie pomyślałem od razu, cholera, będę dzwonił na pogotowie, może na karetkę, cholera, coś się komuś dzieje. Może atak serca, czy co? Sobie skojarzyłem, cholera, wakacje, Amsterdam, no ktoś tam ma na pewno lepszy wieczór, cholera, niż ja, no zazdraszczam facetowi, okej. Okay. Czyli na pewno nie ma ataku serca. Nikt. Okej. Po czym chciałem iść w miasto wieczór, ale się nie zdecydowałem. Mało tego, zobaczyłem faceta, bardziej oćpanego z całą pewnością ode mnie. Ten mi się pyta, czym się zajmuję w Polsce. Ja mu tłumaczę, że czasami jestem na stand-upie. Give me please your channel in YouTube. I have an channel in YouTube. Yes. And he told me, powiedział mi, oh, you have good voice for stand-up. Yes.
I był tak nałąbany jak stodoła, ale wiedział, że mam dobry głos do stand-upu, bo obejrzał jeden z moich występów. Okej. Okay. Powiedzmy, że to było w miarę... Okej. Okay. Teraz dalej. Wikipedia. Takie sobie miejsce. Wpisałem ostatnio stand-upel. I tam wyczytałem. Uwaga, właśnie. Stand-upel jest to artysta inny od reszty, ponieważ swój występ opiera głównie na swojej charyzmie i kontakcie z publicznością. Jak widzicie, no charyzmę mam w sumie w chuj, tak? Kontakt z publicznością, czyli trzeba z wami porozmawiać, tak? Tu widzę dwoje pięknych, młodych ludzi, ona piękna, ten, no w sumie nie wiem, no ma brodę, taka moda ostatnio, nie? Ja sobie brody nie zapuszczę, nie powiem dlaczego, chyba że powiem na koniec, jesteście, nie wiem, razem. Poznaliście się? Tak? Pamiętam, jesteście razem, tak? Można zapytać, co zrobiłeś, żeby się z tobą umówiła? Co powiedziałeś takiego? Żebym ja pamiętam. Jeszcze mnie nie zaprosił na randkę. Bo pamiętam, że jak pracowałem w korporacji, panicznie bałem się tej cholernej firmy. I w pierwszej godzinie pracy, wyobraźcie sobie nowego pracownika, nowa morda, która się pojawia w korporacji, przywitała się ze mną dziewczyna. Cześć, mam na imię Małgosia, taka typiara, blond włosa, opływowa linia nadwozia, sportowe zawieszenie, tak? I w tym momencie ja wyjechałem hasłem. A ja mam na imię Andrzej. Czy poszłabyś ze mną na randkę z pakietem poszerzonym atrakcji towarzyszących? No i ze mną poszła. 30 września 2006 roku, około godziny 18. I tak byliśmy ze sobą pół roku, rok, spotykanie, wspólne śniadania. I ja się pytam, dlaczego właściwie się ze mną umówiłaś, cwaniaro? No bo ja byłam w sumie ciekawa, co to ten pakiet poszerzony. No ale to co? Jeszcze nie zauważyłaś? No jakoś cholera nie. Nie bardzo. A muszę wam powiedzieć, że z dziewczynami bardzo lubię grać w szachy. Nie wiem, czy to słyszałeś, ale z kobietami można grać w szachy. Tomaszu. Tak. Wiesz, goniec skacze na królową, królówka bije konia, tak. Jest to też gra w szachy. Gra planszowa, rozwijająca intelektualnie, tak. A żeby było ciekawiej, tak, żeby było ciekawiej, nie, już nie będzie ciekawiej, bo musiałbym wspomnieć o pobycie w Paryżu, a to wymięka w porównaniu z Amsterdamem. Nie, 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 nie. Tak czy owak byłoby ode mnie. Pokłony czaska. Jedyny prawdziwy komik alternatywny w Polsce. Wszyscy inni to podrabiańcy, on po prostu taki jest.